Cześć Boże, Ewelina Betiuk, witam Państwa i zapraszam na informację dnia. Dziś mają być kontynuowane rozmowy w sprawie finansowania podstawowej opieki zdrowotnej w przyszłym roku. Porozumienia nie przyniosło ostatnie zorganizowane przed świętami spotkanie przedstawicieli Ministerstwa Zdrowia i środowiska lekarzy. Rozmowy dotyczą propozycji zmian finansowania podstawowej opieki zdrowotnej w związku z nowymi zadaniami, jakie mają realizować lekarze rodzinni po wejściu w życie pakietu onkologicznego. Prezes porozumienia zielonogórskiego Jacek Krajewski mówi, że Ministerstwo Zdrowia przeznaczyło na ten cel za mało pieniędzy i nie przedstawiło między innymi standardów dotyczących medycznych wskazań do wystawienia pacjentowi karty szybkiej diagnostyki onkologicznej. O pakiet onkologiczny. Uważamy, że to jest bardzo chaotycznie i pośpiesznie przygotowany projekt, nie przewidujący pewnych konsekwencji, które mogą się zdarzyć po jego wejściu w życie. Te kilka spraw, jeżeli nie zostanie w odpowiedni sposób wyjaśnione, to my uważamy, że ten pakiet nie powinien wejść w życie. My uważamy, że dopóki sprawy, które są zaległe, które są teraz bieżące, nie zostaną wyjaśnione, to kompromis między nami a Ministerstwem Zdrowia będzie bardzo trudny. Ta presja czasowa. I nasza determinacja spowoduje, że minister znajdzie albo zaproponuje rozwiązania kompromisowe. Po ostatnich rozmowach z lekarzami minister zdrowia przedstawił plan B na wypadek braku porozumienia. Według niego izby przyjęć i szpitalne oddziały ratunkowe będą mogły przyjmować pacjentów z powiatów, w których po nowym roku nieczynne będą przychodnie podstawowej opieki zdrowotnej. Prezes Jacek Krajewski zapewnił o woli porozumienia, a plan B ocenił jako objaw dużej desperacji ministra. Dokładnie 25 lat temu polski orzeł odzyskał koronę, a państwo polskie uzyskało nazwę Rzeczypospolitej Polskiej. To za sprawą uchwalenia przez Sejm ustawy o zmianie konstytucji PRL. Dziś przed Pałacem Prezydenckim odbędą się uroczystości związane z tym wydarzeniem. Obchody uroczystości uchwalenia ustawy o zmianie konstytucji PRL rozpoczną się w południe uroczystą zmianą warty przed pałacem prezydenckim. Natomiast na jego fasadzie zaplanowano zapalenie okolicznościowej iluminacji. To szczególne wydarzenie, bo uchwalona ustawa wprowadziła zasadę demokratycznego państwa czy swobodę działalności gospodarczej. Ważnym punktem było także wykreślenie zapisów mówiących o ścisłej współpracy z ZSRR i dominującej roli PZPR w polityce. Ustawa zmieniająca konstytucję PRL została uchwalona 29 grudnia 1989 roku. W życie weszła dwa dni później. Trwają poszukiwania polskiego marynarza na północnym Pacyfiku. Amerykańska Straż Przybrzeżna podejrzewa, że Polak wypadł za burtę statku handlowego, którym płynął. Ostatni raz widziano go w piątek około godziny 20. Wciąż nie ma wieści o losach Polaka poszukiwanego przez amerykańską straż przybrzeżną. Informacje o zaginięciu przekazano w sobotę. Do zaginięcia doszło natomiast w piątek około godziny 20. Dopiero po 12 godzinach zorientowano się, że Polak zaginął. Marynarz prawdopodobnie wypadł za burtę około 100 kilometrów na wschód od wyspy Wake. To natomiast jest około 3700 kilometrów od Hawajów. Wiadomo, że Polak ma 49 lat. A teraz przenosimy się na Ukrainę. W Doniecku właśnie powinno się rozpocząć zainicjowane przez stronę ukraińską spotkanie, w którym mają uczestniczyć wojskowi ukraińscy i rosyjscy oraz przedstawiciele tzw. Donieckiej Republiki Ludowej. Tematem spotkania ma być porozumienie z Mińsk. W Doniecku powinno rozpocząć się spotkanie w sprawie porozumień Republiki Ludowej. Taką informację podał Rzecznik Sztabu Generalnego Ukrainy. Podobną wiadomość, ale z pominięciem obecności żołnierzy rosyjskich, zamieszczono na stronie internetowej Centrum Prasowego Donickiej Republiki Ludowej. Według protokołu z Mińska obie strony zobowiązały się m.in. do zawieszenia broni i utworzenia zdemilitaryzowanej strefy buforowej. Porozumienie nie weszło w życie, jednak na wschodniej Ukrainie utrzymuje się kruchy rozejm. Poseł Witold Waszczykowski powiedział, że to dobry sygnał. Były szef MSZ że najważniejsze jest to, czy w spotkaniu wezmą udział Rosjanie, bo to oznaczałoby przyznanie się Rosjan do tego, że są w stronę tego konfliktu. Do tej pory Rosjanie, mimo ewidentnych informacji przekazywanych przez agencje światowe samych Ukraińców, że tam są, że jest ich broń, że są wojskowi z dystynkcjami, że tam przesyła się tymi konwojami zaopatrzenie dla rebeliantów, stanowczo odmawiali tego udziału. Putin na niedawnej tej konferencji również wspominał, że tam są tylko Rosjanie, którzy się urlopowali z wojska, więc jeśli to potwierdza się ta informacja, to będzie pierwsze przyznanie się, że Rosja jest tej stroną konfliktu. To byłby istotny dowód również dla świata, dla dyplomacji europejskiej i NATO, aby wywrzeć poważny wpływ na Rosję. Spotkanie odbędzie się przy zamkniętych drzwiach. Po nim ma zostać wygłoszone oświadczenie dla mediów. Rzecznik ukraińskiego sztabu Władysław Selezniow poinformował w jednej ze stacji telewizyjnych, że analogiczne spotkanie odbędzie się w środę w Ługańsku. Znamy budżet Ukrainy na 2015 rok. K kraj, który jest obecnie pogrążony wojną na wschodzie kraju, czeka ostre zaciskanie pasa. Deputowani przegłosowali pakiet ustaw oszczędnościowych. Ukraińcy liczą teraz na kolejną transzę pakietu ratunkowego Międzynarodowego Funduszu Walutowego. 17 miliardów dolarów tyle ma wynieść pomoc finansowa dla rządu ukraińskiego na wdrożenie niezbędnych reform i uporządkowanie panującego chaosu. Jednak aby Ukraina otrzymała wsparcie, musiała najpierw przegłosować reformy. Dotyczą one głównie pakietu ustaw oszczędnościowych, które przegłosowano w ramach przyszłorocznego budżetu. Cięcia wydatków i międzynarodowe wsparcie mają ustabilizować sytuację finansową kraju, przed którym wciąż stoi wyzwanie załagodzenia konfliktu Sytuacji. Od kwietnia, gdy rozpoczął się program ratunkowy, Ukraina otrzymała 8 miliardów 200 milionów dolarów. Od początku starć z prorosyjskimi separatystami PKB spadł w tym kraju o około 7%. Kraj musi szukać także nowych partnerów handlowych, wynika to z rosyjskiego embarga. Arsenij Jaceniuk na początku grudnia przekazał informację, że w związku z aneksją przez Rosję Krymu i konfliktem w Donbasie Ukraina utraciła 20% przychodów. Nad ranem czasu lokalnego władze Indonezji wznowiły poszukiwania malezyjskiego samolotu linii Air Asia. Maszyna zaginęła ponad 24 godziny temu nad Morzem Jawajskim. Na pokładzie znajdowały się 162 osoby. Samolot leciał z Indonezji do Singapuru. Samolot należący do taniego przewoźnika Air Asia zniknął z radarów w niedzielę tuż po północy czasu polskiego, lecąc w gęstych chmurach burzowych z indonezyjskiego miasta Surabaya do Singapuru. W momencie utraty łączności samolot znajdował się najprawdopodobniej nad morzem Jawajskim, między wyspami Borneo i Jawa. Wczoraj akcję ratunkowo-poszukiwawczą utrudniało duże zachmurzenie i deszcz. W konsekwencji zaprzestano poszukiwań. Dziś nad ranem ekipa poszukiwawcza wznowiła akcję i kieruje się na wyspy w pobliżu wschodniej od nich wybrzeży Sumatry. Dziś poszerzamy obszar poszukiwań do siedmiu sektorów. Obejmuje to cztery sektory z wczoraj i trzy nowe sektory znajdujące się dalej na północ. Szukamy wokół wyspy Banka i Sinkep. Mam tu na myśli wyspy Belitung i cieśniny Kalimata. Warunki pogodowe nieco się poprawiły, co daje nadzieję na szybkie odnalezienie samolotu. Niestety wszystko wskazuje na to, że malezyjski samolot runął do morza. Jeśli cel znajduje się na ziemi, to jego odnalezienie jest łatwiejsze niż jeżeli jest pod wodą. Ocena współrzędnych, które otrzymaliśmy, sugeruje, że samolot jest pod wodą, więc również nasze założenie jest takie, że ten statek znajduje się w morzu. W poszukiwaniach samolotu uczestniczy 12 jednostek indonezyjskiej marynarki wojennej, 5 samolotów i 3 śmigłowce. Dołączyły do nich statki i samoloty z Singapuru i Malezji. Na pokładzie znajdowało się 155 pasażerów i 7 członków załogi. To kolejna tragedia, która dotknęła w tym roku malezyjskiego przewoźnika lotniczego. Wciąż nie wyjaśniono okoliczności zaginięcia samolotu Malaysia Airlines i zestrzelania innego samolotu tego przewoźnika w lipcu nad wschodnią Ukrainą. Na Morzu Jońskim wciąż trwa ewakuacja pasażerów promu Norman Atlantic, na pokładzie którego wczoraj wybuchł pożar. W katastrofie zginęła jedna osoba, 290 uratowano, 188 czeka na ewakuację. Od wczoraj trwa walka z czasem. Jednostkom ratowniczym wciąż trudno jest dostać się do koczujących na pokładzie pasażerów. Porywiste wiatra, także wysokie fale utrudniają ewakuację, a tu liczy się każda minuta. Niskie temperatury sprawiają, że u pasażerów może dojść do wychodzenia organizmu. Dlatego jednostki ratownicze chcą wziąć prom na Hall, by razem z pasażerami na pokładzie przetransportować go do najbliższego portu. Stan zdrowia pasażerów znajdujących się na pokładzie na razie jest dobry. Jeżeli chodzi o nas, jesteśmy gotowi zapewnić im gościnność. Na pokładzie Norman Atlantic są pasażerowie z wielu krajów. Najwięcej pasażerów pochodzi z Włoch i Grecji. Reszta to Rosjanie, Austriacy, Węgrzy, Szwedzi, Kanadyjczycy, Ukraińcy, Niemcy, Francuzi, Holendrzy i Belgowie. Do tej pory uratowano 201 osób. Do szpitala Antonio Perino w Brindisi ośmiu pasażerów trafiło z objawami odwodnienia i hipotermii. Pięcioletnia dziewczynka i jeden dorosły zostali hospitalizowani. Trzech pacjentów jest w trakcie diagnozy. Pozostali pacjenci zostali już wypisani. Prom pasażerski płynął z portu Patras w zachodniej Grecji do włoskiej Ancony. Do katastrofy doszło, gdy na pokładzie samochodowym, gdzie znajdowało się m.in. 128 ciężarówek, doszło... Do wybuchu pożaru. Obecnie prom znajduje się między brzegami Albanii i włoskiej Apulii. Kora Południowa chce wznowić program łączenia rodzin rozdzielonych przez wojnę koreańską 60 lat temu. Z taką propozycją zwrócono się do władz Korei Północnej. Rozmowy mają odbyć się w styczniu. W wyniku wojny koreańskiej, która miała miejsce w latach 1950-1953, a która zakończyła się jedynie rozejmem. Tysiące koreańskich rodzin zostały rozdzielone, od pewnego czasu, co kilka lat, udaje się zorganizować krótkie spotkania krewnych, którzy nie widzieli się od 60 lat. Po raz ostatni do takiego spotkania doszło w 2010 roku. Ostatnia runda rozmów na temat spotkania rozdzielonych rodzin między obu państwami koreańskimi odbyła się w lutym tego roku. W styczniu 2015 roku ma odbyć się kolejna runda. Z taką propozycją wyszedł południowo-koreański minister do spraw Zjednoczenia Narodowego Ryukilze. Ma on nadzieję, iż Korea Północna. Przyjmie jego propozycję. Ponad 30 tysięcy młodych ludzi z 65 krajów, w tym 23 tysiące spoza Republiki Czeskiej, weźmie udział w rozpoczynającym się dziś w Pradze 37. Europejskim Spotkaniu Młodych, zorganizowanym przez Episkopat Czech, Czeską Radę Kościołów oraz wspólnotę STZ. Spotkanie potrwa do 2 stycznia 2015 roku. Stolica Czech już po raz drugi będzie gospodarzem Europejskiego Spotkania Młodych. Największa liczba młodzieży przybędzie do Pragi z Polski, Ukrainy, Niemiec, Włoch, Francji, Chorwacji, a także z Białorusi. W centrum Pragi na modlitwę południową we wtorek 30 i w środę 31 grudnia otworzy swoje drzwi 17 kościołów. Pięć miejsc modlitwy zostanie przygotowanych także w centrum wystawowym. Wśród nich znajdzie się wielki namiot, postawiony dodatkowo z powodu dużej liczby zgłoszeń. Zaraz po przyjeździe uczestnicy spotkania otrzymają propozycje na rok 2015 przygotowane przez przeora tezę. Co wieczór będzie on także wygłaszał krótkie rozważania. 2015 będzie ważnym rokiem dla wspólnoty, gdyż przypada w nim 75. rocznica jej powstania oraz 100. rocznica urodzin brata Rogera, założyciela Tezy. Uroczystości pod hasłem Odnowić więzy Solidarności potrwają przez cały rok. A już za chwilę Wiela Czarnomska i prognoza pogody. Kolejne wydanie informacji dnia tuż po modlitwie. Anioł Pański, czekam na Państwa. Do zobaczenia. Szczęść Boże, Wioleta Czarnomska. Zapraszam Państwa na prognozę pogody. Czeka nas mroźny i pochmurny dzień. Od rana na zachodzie i południu zachmurzenie nieduże z opadami śniegu. W centrum i na wschodzie możliwe niewielkie przejaśnienia. Po południu na południu i na wschodzie Polski zachmurzenie duże z opadami śniegu, a przejaśnienia spodziewane są tylko w centrum i na zachodzie kraju. Przez cały dzień opady śniegu prognozowane są w rejonie Zatoki Gdańskiej. Najchłodniej będzie dziś na wschodzie kraju około minus 7 stopni, nieco cieplej na zachodzie oraz w centrum około minus 2-4 minus stopni. Wiatr słaby i umiarkowany z północy. Ciśnienie będzie rosnąć na barometrach około 1021 hektopaskali, a już teraz zapraszam na wędrówkę po poszczególnych regionach naszego kraju.